Siemanko, z tej strony Emdziak i dzisiaj zagramy sobie w CWM Cave World Minecraft. Dzisiaj pójdziemy sobie tam. Troszkę się cykom, że zginę, ale no trudno. Teraz kozie śmierć. Troszkę sadzonek sobie narobiłem między odcinkami i zebrałem, wow, jedną pszenicę i jednego melona zebrałem. Super. Wykopałem ponadto kopalnię tutaj taką tyci. Tyle na ile pochodni miałem, ale teraz to zrobiłem już więcej. Po węgiel poszedłem. Znalazłem tutaj troszkę redstone i lapis lazuli, ale no wiecie. Chyba jeszcze trochę żelaza znalazłem, z tego co pamiętam. Grałem na tym świecie ze 3 dni temu, więc już do końca nie pamiętam. Ale chyba tak, znalazłem troszkę żelaza, tak mi się zdaje. Że te narzędzia nawet są chyba z tego żelaza. I do know. Szkielet. Siema. Więc idziemy dzisiaj tam. Może nie jest najlepszym pomysłem branie wszystkich pochodni, jakie posiadam. Wezmę tak, myślę, że z tyle styknie. No i lecimy, no kurde, jolo. Więc między odcinkami troszkę pograłem, pozbierałem drewna i tak dalej. Jedzonka chciałem sobie więcej pozbierać, ale tyle ile zbierałem jedzenia, to od razu zjadałem, żeby sobie życie odnowić. W sumie jak widać. God damn it. Się zaraz tepną te pajączki. Szybko, 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 szybko. Jezus Maria, jak się zesrałem! Szybciej, 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 szybciej. Shit! 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 Zostaw mnie! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że to będzie ciężka misja? To jest wciąż ciężka misja, ja mam pełne żelazo. Tak dla pewności, jakbym miał mi creeper zaraz jakiś plecy zrobić. No shit! Nie, bo będzie mnie to bić. Muszę. Ciul uważać, bo nie chcę tego zniszczyć, ale też nie chcę, żeby to się cokolwiek tepnęło teraz. Okej, nitki możemy sobie zebrać, bo wiecie, a to łuk, a to sobie wełnę na łóżko, a to coś, więc no zawsze to jest dobra sprawa. Aha. Okej. Siema, 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 nara. O, shit! O. Dobry. Dobry jest. Podobała mi się ta akcja. Oj, bo ja chcę to zniszczyć. Chcę, żeby to spadło. O, shish, ale może nie na mnie. Co? Ej, tego to ja nie wiedziałem, że te bloki mogą też tak spadać. W sensie w pajęczynie będą się tak zachowywać. A to ciekawostka, szczerze wam powiem, że nie wiedziałem. Jak gram tyle już w Minecrafta, to nie wiedziałem o tym. Że pajęczyna działa też na spadające bloki. No cóż. Znajdziemy tu coś? To jeszcze można. Można. Tylko żebym domku nie zgubił. Fajnie by było nie zginąć. Węgiel. O, shish, kanion. Ej, to jest bardzo dobrze w sumie. Przyda nam się kanion. Bo tam można dużo minerałów w sumie znaleźć na raz. O, żelazo. O, moje kochane. Chodź tu. Chodź tu. Tatuś cię potrzebuje. Tatuś cię potrzebuje, chodź.
tyku, 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 na ciu mi te toli. Tyku, 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 tyku. Gdzie idę? Tyku, tyku, tyku. O, shit. Ja to będę eksplorować, kurde, pół tygodnia. Ej, poważnie, bo tego jest dużo. O, shit. Nie! Co? Jakie to było złe? Tak. O tak. Oh yeah! Oh yeah! O niczym innym nie marzyłem. Jebni! Dobrze. O shit, a temu to nie chcę nic zrobić. Z tym to wolę nie zadzielać. Chociaż w sumie. Delmana jest łatwo porobić. A że widzę, że tutaj dość rzadko są, to mi się przyda perełka na przyszłość. Nie, nie ma nic. No cóż. Idziemy dalej. Tam jest żel. Tu też jest żelazo. Oshish. Złoto. Myślałem, że tego nie przeskoczę, szczerze mówiąc. Jakoś tak krzywo przeskoczyłem to. Nie! God damn it! Jak ja teraz tam po tu zejdę? Shit. Żelazo, przy okazji tak sobie zbiorę. Auć! Coś czuję, że ciężko będzie mi się stąd wydostać. No cóż. Tyku, 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 tyku. Przy okazji sobie zjem. Tyku, 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 tyku. Jak myślicie? Tak pytam się was. Czy dobrym pomysłem jest live z FPS-a? Bo ja się tej gry boję. Ale Custom Night jest coraz bliżej. Coraz bliżej. Jeszcze Scott dołożył kolejne dwa animatroniki, o których nic nie wiemy. Na Scott Games sobie zobaczcie. Więc no super. Super, będą jeszcze dwa. Najgorzej będzie, jak będą jeszcze dwa Balloon Boye. No. Sheesh, pochodnie mi się skończyły. Muszę stąd wychodzić powoli. Tyku, tyku, tyku. Więc wiecie, no tak dość ciekawie jest. Na tym Scott Games sobie zajrzyjcie później. Albo i teraz się zastopujcie, albo nie wiem. Jak chcecie. Redstone jest nawet fajnym blokiem ozdobnym. Wiecie? Siup, siup, siup. Siup, siup. Siup. Siup, no jeszcze niech mi ktoś powie, że ja nie umiem w parkury. Tak się robi parkury, właśnie tak. Właśnie tak. O shit, ja się tam nawet nie mam zamiaru wybierać. Tam jest spawner kolejny. Get the fuck. O, pochodnie. I chlebek. Chlebek w sumie ważniejszy niż te pochodnie. I koksa mam. To też jest fajne. Tyku, 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 tyku.
Kuty, 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 kuty. Tak. Tylko jak kocham zbagowane płotki. Tyku, 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 pyk. Tam jest jeszcze złoto, bo tam to złoto mogę się jeszcze przejść. Siup. Siup, 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 siup. Tam jest to złoto. No to siup. No shish, nie chciałem tego. Tyku, 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 tyku. Tyk. Tyk! Dobra, ale będę się czuł bezpieczniej przynajmniej. Bo wiecie, nie ma co do mnie jak przejść w sumie. Jest tutaj ten parę. Siup. Siup. Siup, siup. Siup. Tyku, 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 tyku. Dobra, wracamy do domu. Gdzie było wejście do domu? Gdzie było wyjście do domu? Gdzie było wyjście do domu? Ej, poważnie. Ta la la. Na reklamę czas, dobra, nie. Płyniemy, byleby dopiero mnie żaden nie zaatakował. O, shit. O, drzewko wyrosło. Miło. Teraz je zetnę. Od razu zmarszczę. Tyk, 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 tyk i tyk. No i pęknie. Nie. Wydawało mi się, że to tam. Boże, że kawałek drewna tam spadł. Pyk, 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 pyk. Najpiękniej, mam dwa chlebki na zapas. Meniam. Okej, żelazo sobie przypalimy. Patyki sobie weźmiemy. Weźmiemy te pochodnie. Weźmiemy to sobie, złożymy w ten. Tyku, tyku. Z połowy mogę wrzucić dalej do piecyka. Okej. Mam zapasową skrzynię. W razie W. O, kolejna pszenica. Mam na kolejny chlebek. Miam. Myniam! Wiecie co? Dajcie mi tą skrzynię. No tak, zapomniałem, że to jest ten Minecraft. Ktoś się odzwyczaja od niektórych rzeczy. Tyk, tyk. No to się jeszcze przepala. Ale czekaj, coś chciałem zrobić. Wait. Wiem. Wait. Trzy wełny. Chociaż nie chcę niebieskie łóżka, chcę pomarańczowe. Jest teraz dzień? Nie, jest teraz noc. Ok, to pójdę spać. To będę miał spawn pointa przynajmniej. W razie W. Jest melonik. Nie. Auć! Tego nie było w planie. Jemy, 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 jemy. Mniam. Wystarczyło idealnie. O kolej... SHIT! Nie chciałem tego robić. Kolejna pocho... Wystarczy kolejna przyniczka. Okej, mam 11 sztabek żelaza na zapas. Jej. Ej, mamy więcej złota niż żelaza. Łód? Śmiesznie trochę. Nie mam co robić łuku, nie mam strzał. Nie mam piórek. To jest najgorsze, bo tu się nie respią zwierzęta żadne. Już się zdążyłem.
kapnąć. Co jest smutne w ciul, że nie ma tu żadnych zwierząt. No ale no cóż, trzeba sobie jakoś radzić. Chyba wrócimy się do tej kopalni. Wezmę trzy chlebki i się tam wrócę. Tak myślę, że się tam wrócę. Bo tam było dużo minerałów, a mi się to przyda na przyszłość. Minerałów, kurde. Minerałów. Za dużo ostatnio myślę o Subnautice. O, żelazo. A propos minerałów. Pięknie. Lecimy tam. Ciu z tym, że nie mam budulca. Na zabawę czas. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. No i patrz, jak ładnie sobie poradziłem. Easy stuff. O ty kuźwu. Jezus Maria! Siedzę se... O Boże, ile żelaza. Och, jak dobrze. Oj, lapis. Ja muszę na głowę uważać. Bo te mobspawner są nade mną. Te pająki będą na mnie spadać. Się zesrałem. Shit! Nigdy więcej. Tylko zastanawiam się, dlaczego ja ciągle mówię minerałów. Ja chyba ostatnio za dużo osobno o tym myślę. Mam ochotę w nią pograć. Pewnie za niedługo będzie odcinek. W ogóle teraz jak wakacje przybędą, to uwierzcie mi lub nie, ale będą odcinki co 2-3 dni. Po prostu. Nie będzie tak, że tylko weekend czy coś, tylko będą co 2-3 dni. Oprócz wyjazdów oczywiście. Więc no. Myślę, że wam się spodoba taki pomysł, żeby w końcu odcinki były dość często, a wakacje mi na to pozwalają. Więc wiecie. Inna sprawa jest taka, że się wyrwę wreszcie z tej szkoły, z tej klasy. Wreszcie będę mógł być sobą w 100%. Teraz to jeszcze się tak boję troszkę na tych odcinkach być 100% sobą, no bo... O shit! No bo jednak... O shit! No nie. No bo jednak klasa mnie dalej ogląda, wiecie. Znaczy dalej ogląda. No może mnie ogląda. Inaczej. Nie mówię, że to robi. Świeć się zesrałem. Zawoł. Dobra. Tą część chyba z żelaza wyczyściłem. Kuźwa. O, to jest jeszcze lecą. To pójdę po niego. Pyk. Why not? Tyk, tyk. I płyniemy. Kurde. Chcę coś zrobić. Dobra, ciul, nie wychodzi mi to. To jest troszkę żelaza. Ufu! Tu chciałem przyjść. A, ale tu nic nie ma. No cóż. Czas się powoli wracać. Zobacz, i przy okazji zrobiłem ze schody. I mam pół stacka żelaza. Było warto tu wrócić.
Pomimo zawału podwójnego. To było warto. To sobie zostawiam na jakiś ten. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię z pająkami na dodatek trującymi, ale jakoś się ogarnie. Ekspiarkę z tego. Cóż. No cóż, okej, okay, jestem w domku, jestem szczęśliwy. Bezpieczny w sumie też. Okej. Okay. Pyk, 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 pyk. I pyk. Okej. Okay. Myślę, że za niedługo będziemy mogli się stąd zbierać i faktycznie zastanowić się nad jakimś fajniejszym miejscem na domek, ogólnie domek. Tak jakby ostatnio to tylko mamy jakąś norę. Czy tego domkiem nie można nazwać, to jest nora lisia. Lisia nora, ja wam mówię. Więc formalnie rzecz biorąc, to troszkę nie ma zbytnio sensu w ten sposób mieszkać. Do tej pory myślałam o tamtym właśnie miejscu, o tej górze, tam gdzie ta lawa spływa, bo wydaje się to miejsce bardzo ładne w sumie. Bardzo urokliwe, więc. A wiecie co? Przejdźmy się jeszcze. Ten odcinek i tak będzie się zaraz kończył, a skoro i tak nie mam co ze sobą zrobić teraz, to czemu się tam nie przejść? Why not? Znowu zombie, kurde, utknął w pajęczynie. Jezus Maria. Tyk, tyk, tyk. Jak go zabić? Nawet się nie zbliżaj. Tak. Chciałbym się tam dostać na górę. Wiecie co ja zrobię? Pójdę tędy. Tędy. Skręcę tu. Wejdę sobie tędy. Shish, zostaw mnie. Oh shit. Ja musiał sobie chłopaczy nałożyć. A widzicie? Jestem już tu. Won. 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 Won! No nie! Tu jest ziemniak! O! Wiecie, jak my na ziemniaku się wyżywimy bardzo? Nie no. Dajcie mi wykopać to żelazo. Zależy mi na nim. Wy wiecie, jak my się na ziemniaku wyżywimy? To jest lepsze od pszenicy. God. No. Damn it. To jest lepsze od pszenicy i to stokroć. Bo pszenice muszą nam wyrosnąć trzy, żeby się najeść, a ziemniak i daje nam prawie tyle samo, nawet ziemniak chyba troszkę więcej, jak przepalony ziemniak, kuźwa. Jeden przepalony ziemniak. Nie trzy pszenice na jeden chleb. Jebnik. No. Dlaczemu? Antet się przyda. Jeśli chodzi mi o fakt tego, żebym miał takie miejsce dla siebie do zamieszkania. Dawaj tego dyrta, chamie. Głupi. No, dziękuję. Byśmy mieli też takie miejsce dla siebie do zamieszkania, gdzie jest trawy trochę, a tutaj to trawy nie ciężko. Znaczy, o Boże. Na tym świecie o trawę ciężko, ale tutaj nie jest ciężko, bo tu jest trawa po prostu. I to by była kwestia tego, żeby to zarosło. O to mi chodziło. Ej, tam mamy generator kobla. Śmiesznie. Wiecie, dlatego myślałem o tej górze właśnie, bo ta góra jest takim fajnym miejscem nawet do zagospodarowania miejsca. Shit! Skąd wy się bierzecie? Przepraszam ja bardzo. Skąd wy się kuźwa bierzecie? Pyk. No patrzcie tego typa! Ile tego tatołaństwa tu jest? Wespnę się tu na górę jeszcze wyżej.
Ciekawi mnie. O, shit. O, odbija się ode mnie strzała. Aaa, frajer. Frajer dały mi kości. Poproszę pizzę bez kości. O, shit, ale tu ładnie jest. Oj, chyba tutaj są mieszkania. Zobacz. Ale tu ładnie jest. Po czym jebły dwa creepery i rozsadziły pół terenu. Świetnie. Było tu tak pięknie. Goddammit, walone u góry. Tu jest bardzo ładnie, bo to jest dużo trawy. Tu zamieszkamy. Tak, tu zamieszkamy, 100%. To już jest pewne. Naszą misją będzie oświetlenie tutaj połowy terenu, ze względu na to, że moby się wszędzie tapią. Więc ja będę chciał oświetlić tutaj dużo terenu. Więc to będzie misja na jeden wielki odcinek z timelapsem, gdzie będę latać z toną pochodni. By doświetlać cały teren tutaj. Ja wam mówię, tak zrobię. Ała! No nie. Zostawmy. Zostawmy. Tylko zacząłem, jak miałem dużo życia. Zostawmy. Chamię. Siednie będę poszedł. Odpuść mi. Płyniemy. Patrzcie, jak płynie liceum. Patrzcie, jak płynie pajek, płynie pajek, płynie pajek, płynie. Dobry jest. Tyk, może to jeszcze. Zasadzę gdzieś ziemniaka. No i pięknie, wrzucę to żelazo i czekam, aż to się przypali. Mamy 44 sztuki żelaza. Coś czuję, że zrobimy sobie kilka golemów. Przydadzą nam się wokół działki, bo jeśli nie zdołam tego oświetlić dokładnie, to moby nam się będą tepać, więc tak jakby przyda nam się i to. O, shit. Jak bardzo mi się nie chce ostatnio nagrywać. O shit, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak ostatnio mi się w ogóle nic nie chce. Totalnie nie chce mi się nic. Nic, a nic. To jest troszkę głupie. Nie podoba mi się to odczucie. No cóż. O Boże. To by było na tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Mam taką wielką nadzieję. Bo było ostro w tamtym miejscu. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. I cześć!